Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem, raduje się każdym moim gestem. Alleluja, Boża radość mnie rozpiera. Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem, raduje się każdym moim gestem. Alleluja, Boża radość mnie rozpiera. Dzień dobry, dzieci. Mam nadzieję, że z ochotą wysłuchacie jeszcze króciutkiego opowiadania. Tytuł jego brzmi Piasek i kamień. Słuchajcie. Dwóch przyjaciół wędrowało przez pustynię. W połowie drogi pokłócili się i jeden z nich uderzył drugiego w twarz. Uderzony skrzywił się z bólu, ale nic nie powiedział. Nachylił się i napisał na piasku: dzisiaj mój najlepszy przyjaciel uderzył mnie w twarz. Szli dalej, aż znaleźli oazę, a w niej jeziorko, w którym postanowili się wykąpać. Ten, który wcześniej został uderzony w twarz, zaczął tonąć i jego przyjaciel uratował go. Kiedy uratowany doszedł do siebie, wziął nóż i wyrył w kamieniu: dzisiaj mój najlepszy przyjaciel uratował mi życie. Wtedy przyjaciel, który go uratował, zapytał: dlaczego, kiedy cię uderzyłem, zapisałeś to na piasku, a kiedy cię uratowałem, wyryłeś to w kamieniu? Mężczyzna, uśmiechając się, odpowiedział: kiedy ktoś nas krzywdzi, powinniśmy to zapisywać na piasku, aby wiatr przebaczenia mógł to wszystko rozwiać. Ale gdy zdarzy nam się coś dobrego, powinniśmy wyryć to w kamieniu pamięci naszego serca, aby nie można było tego wymazać. Zapominaj szybko o złych i przykrych rzeczach, które ktoś ci wyrządza, ale jak najdłużej pamiętaj i opowiadaj o wszystkich dobrych i miłych rzeczach, które cię spotykają. Wiesz, co najlepszego nam się przydarzyło? To, że Bóg nas kocha i daje nam zbawienie. O tym pamiętaj zawsze i opowiadaj to innym. Króciutkie opowiadanie, ale jakże treściwe i bardzo mądre myśli. Do zobaczenia, dzieci.
nasze wspólne cele. Nosimy w sercu boską iskierkę. Gdy będzie ci smutno, to złap mnie za rękę. Bóg łączy nas i nieważne pochodzenie. Tu jest nieba moc na całą naszą ziemię. Bóg łączy nas i nieważne pochodzenie. Tu jest nieba moc na całą naszą ziemię. Wszyscy do jego rodziny należymy.